Cześć, zapraszam Was na film o wiązaniach marki Dynafit. Marka Dynafit to marka, z którą możecie spędzić cały rok w górach, latem, szczególnie biegając po nich i poruszając się bardzo szybko, a zimą, jeśli wybieracie się na narty skiturowe. To właśnie skituring zimą jest głównym zainteresowaniem tej marki, i dzięki temu marka bardzo mocno wyspecjalizowała się w tej dziedzinie. Ludzie tworzący tę markę to z jednej strony pasjonaci, którzy biegają po górach latem i chodzą na skitury zimą. Z drugiej strony to specjaliści, którzy tworzą takie fantastyczne narty, ale też ludzie, którzy wyspecjalizowali się w produkcji niezwykłych i niezawodnych wiązań. Właśnie o wiązaniach chciałem opowiedzieć Wam w tym filmie i warto wiedzieć, że wiązania Dynafit to jedne z pionierskich wiązań pinowych. Marka produkuje takie lekkie i wytrzymałe wiązania już od roku 1986, kiedy na świat wypuściła pierwsze wiązanie pinowe, które nazywały się Low Tech. W tamtym czasie wiązania budziły pewną sensację, były bardzo lekkie, wyglądały na delikatne i zastanawiano się, czy one spełnią pokładane w nich nadzieje i przyjmą się na rynku. Wówczas panował czas takich wiązań dużych szynowych, które były dużo cięższe, masywniejsze w swoim wyglądzie, ale jak zobaczyliśmy w kolejnych latach na toku rozwoju skituringu, to właśnie takie wiązania przyjęły się i dzisiaj w zasadzie wiązania pinowe stają się standardem. Od tamtego czasu Dynafit produkuje wiązania, jest wiodącą firmą wytwarzającą je dla miłośników skituringu. Wszystkie wiązania Dynafit powstają w Niemczech i zbudowane są z trzech rodzajów materiału. Po pierwsze jest to kute aluminium, po drugie bardzo mocno wytrzymałe materiały syntetyczne, tworzywa syntetyczne i trzecim materiałem, który wykorzystuje się w tych wiązaniach, jest stal nierdzewna. W niektórych modelach pojawia się także chrom. Każde wiązanie Dynafit składa się z dwóch modułów. Moduły znajdują się w przedniej części oraz w tylnej, tam gdzie pięta butua, i mają one za zadanie utrzymywać but sztywno podczas zjazdu albo uwalniać piętkę i trzymać tylko szczękami but z przodu. Moduł przedni składa się przede wszystkim z dźwigni, która umożliwia zmianę pozycji i funkcji wiązania przedniego. W tym momencie jest to pozycja do podejścia na nartach. Tak ustawiamy wiązanie, jeśli chcemy zjeżdżać. Natomiast przyciskając jeszcze mocniej te dźwignie, otwieramy szczęki i uwalniamy but do wypięcia. Tył wiązań może być wykonany różnie, ale w takich najbardziej popularnych wiązaniach, które są przeznaczone do klasycznego skituringu, jest on zazwyczaj montowany na płytce, wyposażony w ski stopper i w tym momencie mamy ustawione wiązanie do zjazdu, czyli bolcami do przodu. Można w prosty sposób wiązanie zmienić do funkcji chodzenia, obracając głowicę. I w tej funkcji bardzo ciekawym elementem są podpórki podpięte, tu dwustopniowe, raz i dwa. Te podpórki pozwalają unieść piętę na podejściu, kiedy idziemy bardzo stromym stokiem. Ważne jest to, by nauczyć się dobrej obsługi swoich wiązań, a jeżeli wypożyczacie narty skiturowe, to też by zapytać obsługę wypożyczalni, jakie właściwie użytkować. Pamiętajcie, że w opcji dochodzenia przednie szczęki nie wypną się, jeżeli dojdzie do upadku, więc należy zawsze przy zjeździe opuścić dźwignię. To niezwykle ważne dla Waszego bezpieczeństwa i tego, żeby skituring był świetną zabawą, a nie ryzykownym zajęciem.
Skitouring może mieć kilka odmian. Może to być szybki skitouring, czyli speed touring, klasyczne takie wycieczki narciarskie, czyli właśnie skitouring klasyczny, ale może być to też bardziej aktywność zbliżona do freeride'u, czyli free touring. I dla każdego z tych modeli działania w górach Dynafit ma dedykowane wiązania. Wybraliśmy tutaj dla Was dwa przykłady, żeby zaprezentować, czym takie wiązania mogą się różnić. Na początek bardzo uniwersalne wiązanie, przeznaczone głównie do klasycznego turowania na nartach, do wycieczek narciarskich z plecakiem. To wiązanie oferuje bardzo przyjemne podejścia i świetne trzymanie buta na zjeździe. Wiązanie jest wyposażone w slot na harszle w przedniej części. Tylna część posiada już w zestawie ski stopper, który należy oczywiście dopasować do szerokości nart. Regulacje siły wypięcia od 4 do 10 din. Takie wiązanie waży 520 gramów. No i jest takim bardzo często wybieranym wiązaniem dla osób, które po prostu chodzą na wycieczki narciarskie. Dynafit w swoich wiązaniach wykorzystuje szereg konstrukcji i technologii, które mają ułatwiać jazdę na nartach użytkownikom oraz poprawiać bezpieczeństwo podczas tej jazdy. W tych wiązaniach znajdujemy dwa takie rozwiązania. Jedne to są piny w rozwiązaniu Icebreaker Pins, które ułatwiają oczyszczanie slotów w butach i wpinanie butów do szczęk. Drugie to rozwiązanie Step Inside Towers, czyli taki system naprowadzania butów podczas wpinania. I tu Dynafit może pochwalić się tym, że z tymi wiązaniami wpinanie butów jest o 30% łatwiejsze niż w innych konstrukcjach. Poprzednie wiązanie, mówiłem Wam, że jest przystosowane do touringu, czyli według Dynafita do takiej aktywności, gdzie w górę pokonujemy około 400 do 700 metrów przewyższeń w ciągu godziny. Natomiast kolejne wiązanie, czyli wiązanie SpeedFit Z10, jest to wiązanie do speed touringu, gdzie tych wysokości robimy od 700 do 1000 metrów na godzinę. Ma to wpływ na konstrukcję samego wiązania. Jak możecie zobaczyć, to wiązanie jest bardzo minimalistyczne, wykonane tylko z takich elementów, które są niezbędne. Zwraca uwagę tym, że nie ma w standardzie slotu na harszle, ale można go dokupić i zamontować, jeśli uznacie to za potrzebne. Wiązanie bardzo fajnie sprawdza się podczas podejścia, bo cały komplet tego wiązania jest prawie o połowę lżejszy niż komplet tych poprzednich wiązań. Tylna część wykonana jest też przy użyciu większej ilości materiałów syntetycznych, tworzyw zamiast metalu. Wyposażona jest ona w taką funkcję bayonet lock, czyli uproszczony system obrotu, który jest ma tylko dwa położenia o 180 stopni obracane. W funkcji podchodzenia wiązanie jest wyposażone w dwie podpórki pod stopę. Pierwszy system i drugi. To tylko dwa przykłady, ale takie przykłady można powiedzieć sztandarowe i bardzo rozpoznawalne. Jak widzicie, marka Dynafit ma ogromne doświadczenie w projektowaniu. I dzięki temu z jej kolekcji można wybrać wiązania odpowiednie do tego stylu działania na nartach, jaki będziecie preferować. Duże doświadczenie tej marki oraz bardzo duża rzesza zadowolonych użytkowników potwierdza, że Dynafit to firma pionierska i renomowana na rynku skiturowym. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w górach, na skiturach. Na razie.